Szanowni Państwo, jeszcze tutaj dodając takie informacje, wydaje mi się istotne, tak jak powiedział Pan Wojewoda, prowadzenie domów pomocy społecznej to zadanie własne samorządu powiatowego od 2004 roku, czyli od wejścia w życie ustawy o pomocy społecznej, i wojewoda ze środków rządowych finansuje utrzymanie tych mieszkańców, którzy są umieszczeni na tak zwanych starych zasadach, czyli do 2004 roku. Za chwilę zaprezentujemy Państwu takie właśnie informacje dotyczące tego, jak te środki kształtowały się w ciągu ostatnich kilku lat. Dodam tylko, że te właśnie środki rządowe, które wojewoda co roku przekazuje na rzecz powiatów, stanowią gdzieś około 1/4 ogółu środków, które są przeznaczane na rzecz utrzymania domów pomocy społecznej. Widzimy, w 2015 roku to było niespełna 47 tysięcy, wzrosło już do blisko 47 milionów złotych, wzrosło w tym roku do blisko 50 milionów złotych. I w 2019 roku to będzie już te 57 milionów złotych. To jest ta najważniejsza zmiana, czyli wpisanie do projektu ustawy budżetowej dodatkowych 7 milionów złotych, dzięki czemu te środki na mieszkańca będą przeznaczane już od stycznia, już od początku 2019 roku, a nie tak jak to miało miejsce dotychczas, gdzie gdzieś w połowie roku czy jesienią udało nam się dodatkowe środki z rezerwy celowej pozyskać i dopiero pod koniec roku te budżety były zasilane. Poproszę teraz o kolejny slajd. I właśnie tutaj mamy właśnie te informacje, czyli dodatkowe środki z rezerwy celowej, zwiększenia, które były na przestrzeni ostatnich lat. W 2015 roku 1 200 000. 2016 rok to już niespełna 3 miliony, przy czym wtedy już też weszliśmy w budżet, który zastaliśmy i nim operowaliśmy. 2017 rok to już zdecydowane zwiększenie, ponad 7,5 miliona złotych, i w tym roku niespełna 10 milionów, czyli największe, jakie dotychczas udało nam się uzyskać. Dodam tylko, że jeżeli chodzi o miasto Łódź, to jest to około 14 milionów złotych, bo to jest 13 milionów 770, a w 2019 roku to będzie 16 milionów złotych, czyli na mieszkańca na starych zasadach. Tak jak mówił Pan Wojewoda, w 2016 roku to było 1660, dziś obecnie jest to 2513 zł, a w 2016 roku to będzie gdzieś 2637 zł według naszych prognoz. Dziękuję bardzo.